Warta w Poznaniu. Z biegiem lat nie tylko otoczenie rzeki, ale i sam jej przebieg podlegał licznym zmianom. Kolejne przeprowadzone regulacje miały przede wszystkim chronić przed powodzią, ale także, jak miało to miejsce w przypadku budowy Festung Posen, wykorzystania specjalnie tworzonych terenów zalewowych jako elementu systemu obronnego twierdzy poligonalnej. Na przestrzeni lat powstało wiele projektów regulacji warty. Nie wszystkie miały szansę na realizację. Na przeszkodzie stawały wojny, kryzysy, zmiany rządów, a nierzadko też powodzie. Od początku XIX wieku stopniowo niwelowano odnogi rzeki na obszarze miasta. Przestała istnieć struga karmelicka, zlikwidowano wodne fosy wokół średniowiecznych obwarowań Poznania, zasypano tak zwaną zgniłą wartę, opływającą wyspę Grobla. Jej dawnym korytem biegnie dziś ulica Mostowa. Stworzono skomplikowany system wodny warty, Wierzbaka, Bogdanki i Cybiny jako element fortyfikacyjny twierdzy Poznań. Zasadniczo jednak, oprócz skierowania warty bliżej Fortu Winiary w celach obronnych, nie zmieniono jej biegu na miejskim odcinku. W okresie międzywojennym nie zdążono wykonać szerzej zakrojonych prac melioracyjnych. Nowe, polskie władze Poznania musiały niedługo po przejęciu administracji w mieście zmierzyć się ze skutkami wielkiej powodzi wiosną 1924 roku, w wyniku której szczególnie ucierpiał most Tumski. Zmusiło to magistrat do budowy nowej przeprawy, mostu Chrobrego. Wreszcie, po II wojnie światowej doszło do ostatecznego rozwiązania kwestii warty w Poznaniu. Zrealizowana w latach 60., choć planowana już wiele dekad wcześniej regulacja, polegała na poszerzeniu koryta ulgi i skierowaniu do niego głównego nurtu. Definitywnie zakończyło to epokę burzliwej koegzystencji miasta i rzeki. Przyjęty do realizacji projekt zawierał opcję zasypania warty na odcinku Zakola Chwaliszewskiego. Jak wiemy, zrealizowano ten plan. Zwyciężyła idea hyperregulacji, zapewniająca z jednej strony bezpieczeństwo, z drugiej zaś niwelująca malownicze otoczenie rzeki i oddalająca od niej przestrzennie i duchowo Poznań oraz jego mieszkańców. W tym wymiarze zasmuca szczególnie fakt, że w okresie po dokonaniu regulacji, ani też później, nie zagospodarowano nowo powstałych terenów. Stało się to przyczynkiem do stopniowej degradacji tego obszaru, notabene bezpośrednio sąsiadującego z zabytkowym sercem miasta. Na terenie o mocno ograniczonej nośności powstało boisko i półdzikie parkingi. Co wobec bliskości tak znamiennego symbolu Poznania jak Krzyż Chwaliszewski zakrawa niemalże na profanację. Wzdłuż dawnego nabrzeża smutne szczyty murów oporowych spostrzegawczym przechodniom przypominają o dawnych czasach. W zapomnienie odszedł most Chwaliszewski, niegdyś najważniejsza i symboliczna wręcz przeprawa na wschodni brzeg rzeki. Zapraszamy na sentymentalną podróż w przeszłość. Przez pryzmat zachowanych obrazów z dawnych lat spójrzmy na jakże odmienny od dzisiejszego wizerunek warty, jeszcze nie skanalizowanej i nieujarzmionej. Widok z okolic miasteczka. To unikalne zdjęcie ukazuje lewobrzeżne umocnienia poligonalne, otoczenie bastionu pierwszego Reder. Spójrzmy poniżej kościoła Bernardynów w lewo. Na tym zdjęciu widzimy prawobrzeżne bastiony Rauch i Radziwił. Wartę przecina dopiero co oddany do użytku most Świętego Rocha. Widać wyraźnie, jak ostro warta zakręcała w Zakole Chwaliszewskie. A to zapewne skutki wiosennych roztopów. Panorama miasta od wschodu. Widzimy wartę, która przelała się nad Tamą Berdychowską i płynie niezbyt pokornie korytem ulgi, opływając Chwaliszewo od wschodu jak dziś. A to widok z przeciwległego brzegu. Mostu Rocha jeszcze nie ma. Nie ma też betonowego kanału rzeki.
Stoi jeszcze stary kościół na miasteczku, a w oddali widzimy zarys katedry. Skoro o katedrze mowa, spójrzmy na nią z lotu ptaka. Oto niezwykłe ujęcie z nadreduty koszarowej fortu Winiary. Warta spokojnie płynie starym korytem. Wielka powódź. Wiosna 1924 roku. Znad kanału Ulgi i Ostrowa Tumskiego przenosimy się nad Chwaliszewo. Tak wyraźnie widać, że jest wyspą. Południowy cypel Chwaliszewa widziany z ulicy Ewangelickiej. Przy normalnym stanie wody tamą berdychowską przejeżdżały zaprzęgi konne. Niestety, dzisiaj to miejsce wygląda tak. Roboty na prawym brzegu Warty. Jedno z nielicznych zdjęć ukazujących dziki zakręt rzeki. Przy niskim stanie wody koryto Ulgi pozostawało puste. Dzisiaj widok nie do wyobrażenia. W czasie powodzi już dużo gorzej. Tak było w kwietniu 1924 roku. Na zdjęciu z góry bardzo dobrze widać przebieg starego koryta Warty. Porównajmy to z mapą z 1888 roku. Spoglądamy na wschód spod kościoła Wszystkich Świętych. W oddali za mostem kolejowym widać zarys redity fortu Radziwiłła. A jak jest tu dzisiaj? Z tego samego miejsca spoglądamy na północ. Widzimy most Chwaliszewski, w jego tle port rzeczny. Po prawej stronie tak zwany pałacyk Engla. Dzisiaj jest tu chyba nieco mniej malowniczo. Ostatnie chwile zakola Chwaliszewskiego. Przełom lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Odbudowany drewniany most jeszcze wiedzie na prawy brzeg rzeki. Dokonana w latach 60. XX wieku operacja przeniesienia rzeki na pewno uwolniła Poznań od groźby powodzi. Czy jednak nie postąpiono zbyt radykalnie? Czy obok budowy nowego koryta Warty naprawdę konieczne było zasypanie zakola Chwaliszewskiego? Z dzisiejszej perspektywy widać, że wielka to strata dla Poznania. W obecnej sytuacji finansów miejskich nie widać szans na realizację któregoś z planów rewitalizacji obszaru Chwaliszewa w zakresie odtworzenia choćby w symbolicznej formie starego koryta Warty. Ogłasza się i nawet rozstrzyga kolejne konkursy urbanistyczne, jednak w dającej się przewidzieć przyszłości nic nie wskazuje na podjęcie konkretnych działań. Niech ten krótki film z nutą nostalgii stanie się głosem, który dołączy do chóru tych wszystkich, którym bliska jest idea odtworzenia poznańskiej Wenecji. Ożywione Chwaliszewo niczym ostatnie brakujące ogniwo połączy na powrót historyczny szlak przez gród Przemysława.